przynajmniej jeden ten raz do roku zapalić dla tego żołnierza, dla którego nie ma kto zapalić świeczki. Dla nieznajomych, pomodlić się nawet za tych, za których nikt się nie modli, tak to sobie jakoś wyobrażam. No za swoich zmarłych to się człowiek wciąż modli, ale za tych takich, za których nikt się nie modli, nie wiedzą, gdzie są pochowani, za tych trzeba się modlić. Kto wierzy w Boga, to dla niego jest bardzo ważne, dlatego że my się spotkamy z tymi osobami. Musimy się spotykać, bo my się tam w niebie spotkamy z nimi. Jest to taki dzień, w którym wspominamy akurat wszystkich świętych swoich patronów, ale przede wszystkim u nas to się utarło, że jest to odwiedzanie grobów. A pamięć o zmarłych, mimo tego, że to jest dzień 2 listopada, powinno tak być. Natomiast jest to dzień wolny i każdy chce akurat swoich bliskich odwiedzić, przynajmniej w tym szczególnym dniu.